Górnicy zamierzają kontynuować protesty w kopalniach, toczą jednocześnie rozmowy z rządem. Na stole są wstępne propozycje. Rozmowy będą kontynuowane dziś po godzinie 14. Na jesień strona społeczna wspólnie z rządem miała wypracować plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej i całej branży węglowej. Górnicy stracili jednak cierpliwość. Napięcie rośnie od poniedziałku. Rozpoczęły się protesty pod ziemią. Rząd najpierw przeczekał tydzień ultimatum, jakie postawili górnicy, i dopiero teraz rozpoczął rozmowy. Mam taką nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki. Państwo pewnie pamiętacie, 5 lat temu przyjechało też paru Wilcyków i szybko te rozmowy się kończyły. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tak i to rzeczywiście to pełnomocnictwo premiera to jest pełnomocnictwo faktyczne. Nie będzie jakichś nawijania makaronu na uszy, tylko będą konkrety. Konkrety, czyli zmiana polityki energetycznej i klimatycznej państwa. Bez tego, jak tłumaczy szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, zniknie polskie górnictwo, a 5 milionów ludzi straci pracę. Strona rządowa chce spisać porozumienie. Jesteśmy też gotowi, aby rozmawiać tyle, ile trzeba, to znaczy, aby wysłuchać wszystkich tych postulatów, które są kierowane ze strony społecznej wobec nas, więc nie dajemy sobie oczywiście tutaj żadnego limitu czasowego, ale intencja nasza jest taka, żeby jak najszybciej takie porozumienie spisać. Mówił jeszcze przed rozpoczęciem wczorajszych rozmów pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Późnym wieczorem pojawiły się wstępne projekty, dlatego rozmowy będą miały miejsce także dzisiaj. Związkowcy i delegacja rządowa do jednego stołu zasiądą o godzinie 14. Dopóki nie zostanie wypracowane porozumienie, w kopalniach będą trwały podziemne strajki.